Witam serdecznie wszystkich miłośników sztuki na kolejnej lekcji rysunku. Ja nazywam się Marcin Mrowicki, a dziś spróbujemy stworzyć prosty przykład mandali. Mandala jest to motyw artystyczny wywodzący się głównie z Indii. Tworzenie jej było medytacją, jak i pewną formą obrządku religijnego, a jej niektóre elementy miały wymiar symboliczny. Rysujemy wpierw kropkę, która będzie środkiem naszej pracy, i później od tej kropki przy użyciu cyrkla rysujemy koła od najmniejszego do największego. Następnie przy użyciu linijki, ekierki i kątomierza tworzymy linie pionowe, poziome i ukośne pod kątem 45 stopni. Tak powstał nasz początkowy wyjściowy szablon. I teraz łącząc punkty, które powstały w wyniku przecięcia naszych początkowych linii, możemy tworzyć różne ciekawe wzory, pamiętając o tym, żeby były one symetryczne. Moja mandala w tym przykładzie dzieli się na 4 symetryczne części, ale równie dobrze może być ich 8 lub nawet 16. Te lekcje powstają dla Was, więc staram się zawsze jak najprostszym i najbardziej czytelnym językiem wytłumaczyć Wam różne sposoby, metody, patenty na stworzenie rysunków, co przede wszystkim ma być wprowadzeniem do Waszej własnej pracy. Jak jesteś ciekaw moich innych realizacji, to poniżej w opisie znajdziesz linki do mojego Instagrama, fanpage'a na Facebooku. Zapraszam do obserwowania, lajkowania, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Wiele części tego rysunku możemy wykonać od linijki, szablonu czy od cyrkla. Rysujcie jak Wam wygodnie. Jednocześnie namawiam, by w niektórych momentach spróbować niektóre elementy narysować odręcznie. Trenujecie przez to zdolności manualne, umiejętność dostrzegania kształtów i symetrii. By to wideo łatwiej się oglądało, mój rysunek jest na stałe przytwierdzony do blatu. Jednak Wam polecam obracanie Waszej pracy. Są pozycje, w których nam jest mniej lub bardziej wygodnie i poprzez obracanie pracy możemy tak dopasować pozycję, by nasz ruch był bardziej wygodny i przez co rysunek bardziej precyzyjny. Czasami fajnie jest się dać ponieść fantazji i improwizując stworzyć jakąś mandalę z elementami, na jakie macie ochotę w danej chwili. Każda kolejna praca jest podróżą w nieznane. I kiedy ona sprawia przyjemność, radość, tym chętniej mamy ochotę usiąść znów do sztalugi, biurka czy wyjść w plener, by tworzyć nasze kolejne dzieła. Jednym ze sposobów zachowania czystości na naszej pracy jest położenie sobie kartki papieru pod dłoń. W ten sposób nie opieramy naszej wilgotnej skóry na kartce docelowego rysunku i przez co go nie rozcieramy ani nie niszczymy. Jak widzicie, nie jest to jakieś bardzo trudne i przy odrobinie pracy i chęci każdy jest w stanie stworzyć taki, a może i nawet lepszy rysunek. Więc na koniec samemu spróbuj narysować jedną, a może dwie mandale, a później możesz wziąć akwarele, a może kredki i spróbować je pokolorować. Na dzisiaj to już tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.